22 rezerwat Wydma Małorzewska. To właśnie ten taras zalewowy nad Bugiem. Kilkanaście kilometrów w górę biegu rzeki jest Drohiczyn, a tutaj zakole, które tworzy rzeka i zalewa pewnie wiosną i jesienią, jest rezerwatem, 60 parę hektarów, na których teraz wypasają się krowy, no bo trzeba utrzymać go właśnie w takim stanie, niezarośniętym przez krzaki i drzewa. Co jakiś czas właśnie robione są takie zabiegi, żeby ta wydma pozostała w stanie takim jak obecnie. A z lewej strony jest 721 rezerwat Małorzewska Skarpa. Bardzo zarośnięta, bardzo gęsta. No i jak się patrzy skarpa i wysokość i stromość jej jest nie bez znaczenia w tym, że stała się rezerwatem. Przed chwilą jakiś ptak wyśpiewywał swoje melodie. Bardzo ciekawy ten dźwięk był. Może jeszcze się uda go nagrać. No ten ptak przeniósł się chyba w inny... O! No, trochę w dalsze miejsce. A to jeszcze jedno spojrzenie na Bóg. I na górę tej skarpy. Tu już pola. Tutaj do tego rezerwatu dosięgają pola. Właśnie wioski Małorzew. Zjadę sobie jeszcze na dół, na wydmę Małorzewską. Może uda mi się od dołu zobaczyć, jak wygląda skarpa. To tyle.